znakomite gości. Jest mi niezmiernie miło, że możliwiśmy się zebrać w tym jakże dla mnie ważnym dniu. Dzisiaj kończy się 7-letni, można powiedzieć, maraton z przeszkodami. Proszę Państwa, 7 lat starań, 7 lat bardzo ciężkiej pracy, żeby ten obiekt z czegoś, co było w zasadzie prawie że ruiną, udało się zrobić coś, czego myślę, Krynica, nie będę się wstydzić, a wszystkim Państwu będzie tu dobrze. Ten krzyż, wiem, on znajdzie tutaj swoje miejsce, na tym pięknym pasażu, jak teraz widzimy. Niech on przede wszystkim będzie takim znakiem broniącym, bo znakiem opieki Boga dla tego miejsca. Aby wszyscy, którzy będą tutaj czynić biznes, którzy będą tutaj pracować, żeby mieli pełną satysfakcję, zadowolenie, żeby to dla ich był sukces, a dla kupujących pełna satysfakcja z produktów i usług, które tutaj uzyskali. Zapraszamy do naszego nowo otwartego sklepu w Nowym Pasażu Krynickim. Sklep nazywał się będzie Luk. Co prawda jeszcze szyldy nie wiszą, ale myślę, że Państwo rozpoznacie. Serdecznie zapraszamy do naszego sklepu Studio Moda, który mieści się na Kraszewskiego w nowo otwartej galerii Pasaż Krynicki. Zapraszamy. Zapraszamy w imieniu Cukierni Italia serdecznie do odwiedzania naszego stoiska, gdzie przede wszystkim chcę Państwa zachęcić do kupowania naszych słodyczy, które staramy się robić z pasją i z tradycją właściwie włoską, ponieważ mamy 10-letnie doświadczenie we Włoszech. Jednak musisz pójść, podzywasz mnie, podzywasz mi przez król. Zapraszamy serdecznie. Serdecznie zapraszamy. Zapraszam. Serdecznie zapraszamy. Pierwsze zakupy. Zapraszamy. Serdecznie zapraszam. Serdecznie zapraszamy. Serdecznie zapraszam. Thank you.
serdecznie zapraszamy na zakupy. Co to takiego? Pani Aniu? Papryczka. Papryczka znowu, troszkę panią zmyliliśmy. Mam podać kokuta, czy pani sama go przytuli? No ale dobrze, wszystko wymieniłam. Wszystko pani wymieniła. Kogut dla pani gorące brawa. Co to jest? Dla mnie wygląda na przerośniętą jarzębinę. Co pani jeszcze proponuje? No jeszcze może być jakaś wiśnia. Tu jest podpowiedź. Piotruś jakaś... podpowiada. Tak, jak to jest złożone. Miechunka jadalna zwana fusaris. Kalarepa, pierwszy kwiat, tak. Środek. Kalarepa, ogórek. Ogórek. Co to za warzywo? Ja powiem, że to jest ten ser właśnie. Ser. Ja pana zapraszam. To jest ser. To jest dla pana. Pan krzyknął pierwszy. To proszę jeszcze do mikrofonu powiedzieć, jakie to warzywo? Serowczy. I gdzie te sery rosną? Włosia. Przepiękne jabłuszko. To teraz proszę powiedzieć, jaki gatunek? Proszę panią, jabłko jabłku nie jest równe. Wobec czego? Macintosh. Łukasz? Tak, gratulacje. Numer 165. Zapraszam gorąco. Jak pani ma na imię? Panie Kalino, porównajmy numery 165, wszystko się zgadza, jak dwie półki pomarańcze. Gratuluję. Bon podarunkowy stoiska B4, również o wartości 100 zł.